Tekst manny na 28 września Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lefryczący, ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocniej w wierze. pierwszy Piotra rozdział 5 wersety 8 i 9. Komentarz parauzyjny. Myśl o opozycji szatana wobec nas i o naszej walce, nie tylko z ciałem i krwią ale z księstwami, mocami i złymi duchami na wysokich stanowiskach władzy byłaby dla nas zatrważająca, gdybyśmy z drugiej strony nie zdawali sobie sprawy, że przez stanowczość decyzji uzyskujemy wielką pomoc i wsparcie od innych niewidzialnych mocy. Z chwilą stanowczego odparcia pokusy i zdecydowanego opowiedzenia się po stronie pana i jego sprawy, Stajemy się mocniejsi w panu i w sile jego mocy. Ten, który jest za nami, jest większy niż wszyscy ci, którzy są przeciwko nam. Niezdecydowanie po dostrzeżeniu zła wzmaga siłę pokusy. Reprinty nr 3300 i 2565. Komentarz epifaniczny: Szatan jest wrogiem nie tylko ogółu rodzaju ludzkiego. Lecz szczególnie ludu pana, a to z powodu jego lojalności wobec Boga. Szatan pragnie zniszczyć ich życie i nic nie sprawia mu większej przyjemności niż zniszczenie nowego serca, umysłu i woli. Jest on prawdziwym lwem usiłującym pożerać nas jako swoje ofiary. Sama bierność z naszej strony nie zwycięży go. Nawet silny chwilowy opór ostatecznie go nie odeprze. Musimy trwać w oporze używając niecielesnej, lecz duchowej broni, czyli słowa i ducha pana. Duch, dotkliwie tnąc jego żywotność i damasceńskim ostrzem słowa, skutecznie go od nas odpędzi. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego ewangelicznego Instytutu Biblijnego. S.N.P.D. 1 Piotra rozdział 1 werset 13 Dlatego przepaszcie biodra swojego umysłu i jako trzeźwi całkowicie złóżcie swą nadzieję w łasce, którą niesie wam objawienie Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 34 Strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem. Pijaństwem, oraz troskami codzienności, aby ten dzień nie spadł na was z Nienacka. Rzymian, rozdział 13, werset 13: Postępujmy godnie, jak za dnia, nie w hulankach i libacjach, nie w rozpustach i rozwiązłościach, nie w kłótni i zazdrości. Pierwszy Korentów, rozdział 16, werset 13: Bądźcie czujni, Trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Pierwszy Tesaloniczan rozdział piąty, wersety szósty i ósmy. Nie śpijmy zatem jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Pierwszy Piotra rozdział czwarty, werset siódmy, lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi, dla modlitw. Kioba rozdział pierwszy, werset siódmy, i od dziewiątego do dwunastego, i powiedział Jachwę do szatana, Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Jachwę tymi słowy, skrążenia po ziemi i z się po niej. A szatan odpowiedział jachwetymi tymi słowy, czy za darmo Job obboi się Boga? Czy ty nie otoczyłeś zewsząd jego, jego domu i wszystkiego, co do niego należy? Błogosławiłeś dzieło jego rąk i jego dobytek rozmnożył się po ziemi. Lecz wyciągnij tylko swą rękę i dotknij tego, co ma. Zobaczymy, czy nie zacznie złorzeczyć ci w twarz. Wtedy Jahwe powiedział do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Jahwe. Rozdział drugi wersety od drugiego do siódmego, i powiedział Jachwe do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Jahwe, mówiąc, skrążenia po ziemi i z przechadzania się po niej. Wtedy Jachwe powiedział do szatana, a czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Jaba? Bo nie ma takiego jak on na ziemi. Człowiek to nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od niego dziwości. Nadal trwa w swej nienaganności, a ty podburzyłeś mnie, by go pochłonąć, jak widać, bez powodu? A szatan odpowiedział Jachwe, mówiąc. Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek ma, odda za swoją duszę. Lecz wyciągnij tylko swoją rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie złorzeczą ci w twarz. Wtedy Jahwe powiedział do szatana: Oto jest w twojej mocy, tylko strzeż się szkodzenia jego duszy. Tak odszedł szatan sprzed oblicza Jahwe i uderzył Joba złośliwym wrzodem od stóp poczubek głowy. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 31. Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ewangelia Jana, rozdział 8 werset 44. Waszym ojcem jest diabeł. I chcecie zaspokajać rządy waszego Ojca. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, gdyż w nim nie ma prawdy. Gdy wypowiada kłamstwo, przemawia we własnym języku, gdyż jest kłamcą, a nawet jego Ojcem. Pierwsza kronik rozdział 21 werset pierwszy i powstał przeciwnik przeciw Izraelowi. I pobudził Dawida, aby policzył Izraela. Zachariasza rozdział trzeci, wersety pierwszy i drugi, i ukazał mi Jozłego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Jahwe, oraz szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. I powiedział Jahwe do szatana: Jahwe, upomina cię, szatanie, i Jahwe cię upomina, ten, który wybiera Jerozolimę, czy nie jest ten głównią wyrwaną z ognia? Ewangelia Mateusza, rozdział czwarty, wersety od pierwszego do jedenastego. Następnie Jezus został poprowadzony przez ducha na pustkowie, aby był poddany próbie przez diabła, a po przepuszczeniu czterdziestu dni i czterdziestu nocy zgłodniał. Wtedy podszedł do niego kusiciel i powiedział, jeśli jesteś synem Boga, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. One zaś odpowiedział: Napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Boga. Wtedy diabeł wziął go z sobą do świętego miasta i postawił go na szczycie świątyni i powiedział: Jeśli jesteś synem Boga, rzuć się w dół. Napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie i na ręce cię wezmą, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jezus mu odpowiedział znów napisano, nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga swego. Ponownie wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata wraz z ich chwałą i powiedział do niego dam ci to wszystko. Jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wówczas Jezus skierował do Niego słowa: Odejdź, szatanie. Gdyż napisano Panu, swojemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu samemu będziesz usługiwał. Wtedy diabeł pozostawił go, a oto aniołowie podeszli i usługiwali mu. Rozdział trzynasty werset dziewiętnasty. 38 i 39, Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu, to jest zasiany przy drodze. Rolą jest świat, dobrym nasieniem synowie Królestwa, konkolem zaś synowie złego, nieprzyjacielem, który go rozsiał, jest diabeł, żniwem jest koniec wieku. A żeńcami są aniołowie. Ewangelia Jana rozdział trzynasty, wersety 2 i 27 Stąd w czasie wieczerzy, gdy już diabeł zasiał w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go, i wtedy, po podaniu kawałka chleba, wszedł w niego szatan. Jezus więc powiedział do niego, to, co zamierzasz uczynić. Uczyń szybko. Drugi korentów rozdział drugi werset 11 Abyśmy nie zostali wykorzystani przez szatana, nie jesteśmy bowiem nieświadomi jego intryg. Rozdział 11 wersety 3, 14 i 15 Obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł łewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostały skażone. I odwiedzione, od szczerości i czystości względem Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podszywa się pod anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i jego posługacze podszywają się pod posługujących sprawiedliwości, ich koniec będzie zgodny z ich czynami. Efezów rozdział szósty wersety od jedenastego do siedemnastego. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, po to, byście mogli ostać się wobec zakusów diabła, gdyż nasza walka nie toczy się z krwią i ciałem, lecz ze zwierzchnościami, z władzami, z rządcami świata tej ciemności, z duchowymi siłami zła w okręgach na Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Boga, Abyście byli w stanie przeciwstawić się w dniu złym i po przezwyciężeniu wszystkiego ostać się. Stańcie zatem, mając swoje biodra przepasane prawdą, przywdziany pancerz sprawiedliwości i nogi obute w gotowość, głoszenia, Ewangelii pokoju, we wszystkim podnoście tarczę wiary, dzięki której będziecie w stanie zgasić wszelkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boga. Jakuba, rozdział czwarty, werset 7. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się zaś diabłu, a ucieknie od was. Pieśni 145, 1, 13, 20, 130, 136, 183. Wiersze brzasku. 123. Bądź czujny. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5183. Tekst manny na 28 września. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocniej w wierze. Pierwszy Piotra rozdział 5, wersety 8 i 9. Pytania: Czy w tym tygodniu rozważnie strzegłem, strzegłam się przed szatanem? Jak? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze